Trochę już nie było wyprawy na niskim poziomie trudności, to znaczy takiej krótkiej i dla pierwszych leveli tak naprawdę, więc myślę, że warto byłoby to teraz zaprezentować. Musimy ukończyć 100% bitew w salach. No, wyprawa, jak sami widzicie, naprawdę będzie króciutka. Poszedłem tutaj teraz dlatego, że na ostatniej wyprawie... Może nie będzie taka prosta, ale zaskoczone są te ryby, dobra. Ponieważ mamy event, plus 30% do punktów doświadczenia oraz także plus 15% do obrażeń w zatoce, to jest bardzo fajna rzecz. Dodatkowo mam ustawiony przedmiot, który zwiększa celność biegłości walki dystansowej, nie obrażenia, a celność po prostu. Więc myślę, że warto byłoby skorzystać sobie z takich sztyletów na przykład teraz. To powinno być całkiem niezłe. Póki nie potrzebujemy leczenia, posłużymy się artylerią otchłani, no i C99 pudłuje. Znaczy, może nie pudłuje, tylko nie trafia po prostu swoim atakiem, bo tamci go unikają całkiem skutecznie. I pięknie, Simek, naprawdę witam serdecznie, wpadłeś w dobrym momencie. A nie, przepraszam, to Sobek jest jenny, ja już sobie dopowiedziałem. Nie wiem, czy Simek jest na streamie w ogóle. Natomiast wiem, że sobie bardzo ładnie radzi, bo kurczę, takie obrażenia na takim poziomie to jest coś niesamowitego. Okej, unik. No, może być. Może być, ale teraz już nie będziemy mogli sobie na to pozwolić. Będziemy potrzebowali na pewno leczenia. Dobra, tego mamy już z głowy. Jest dalej osłabiony na krwawienie, więc to nam za bardzo nic nie robi. Możecie się zastanawiać tak naprawdę, dlaczego mam taką ekipę, a nie jakąś inną. I że to nie są najlepiej dobrani bohaterowie. Mam ich tak po prostu dlatego, że to są jedyni, którzy mogliby pójść na to. Więc po prostu oni poszli, bo nikogo innego nie było i nie dałoby rady tego jakoś lepiej dograć tutaj, jeśli chodzi o umiejętności. Także wiem, że tutaj może to nie wygląda elegancko jakoś, nie tak jak powinno, no ale lepiej się nie dało. A nie chciałem eventu tracić, no bo, no kurczę, zawsze dodatkowe doświadczenie jest, nie? Naprawdę. Dobra. Rozwalimy te truchła. Myślę, że możemy go zatruć. Dobra, on jeszcze coś tam zrobi. Ten drugi powinien zginąć od razu. Ja tak trochę przedłużam, żeby właśnie się wyleczyć minimalnie, bo mamy tylko 8 punktów zdrowia. To jest strasznie mało. No dobra, to był naprawdę ładny heal, ale nie obyło się bez krwawienia niestety. Myślę, że możemy jeszcze jedną rundę przeczekać w nadziei na to, że okultyzm sam się wyleczy. A ty zdejmiesz z siebie krwawienie i też będzie bardzo fajnie. Także zróbmy to. Cześć, Kipi, trzymaj się. I wesołych świąt życzę, oczywiście. Oj, kurczę, patrzcie, jak się nie dobył. Poległ. Strona z dziennika. Najczarniejszy z losów. 5 na 5. Wrócę tu ze sztandarem Caterberta i z kuszą Boleyn, aby uczcić ich pamięć, sprawiając im godny pochówek. Po trzykroć przeklętego Mizira i jego błyskotki zostawię knurze mu ludowi. Może postawią mu pomnik, na który zasługuje. To jest, nie wiem dlaczego, 12 na 22 tutaj. Natomiast w tym miejscu to jest 5 na 5. Nie wiem jak to jest, kurczę, zrobione. Znaczy jak to jest posegregowane tutaj, podzielone sensownie. Dobra, tak czy inaczej, lecznicze zioła tutaj idą w ruch. Liczę, że będziemy w stanie zdjąć z siebie jakiś negatywny nawyk. Mimo, że to są postacie na niskich poziomach, no to fajnie byłoby jednak zdjąć takie coś za darmo tak naprawdę. No bo te jedne zioła to były chyba od początku. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj dalej. Mamy tak, pułapkę, mamy dwa obiekty i bitwę w sali ze skarbem, spoko. O, no tak naprawdę teraz mamy, no prawie już prostą drogę, bo to na końcu będzie jeszcze rozwidlenie. Być może nawet nie będziemy musieli tam wchodzić do jednego z tych pomieszczeń, bo być może to się wszystko rozstrzygnie wcześniej. Choć pewnie, zależy od stanu tego w jakim będziemy, to pewnie i tak będziemy jednak, znaczy będę chciał tam gdzieś wejść. No to było tylko 60% szansy na to. Chciałem zaryzykować, bo mają dużo stresu. Wiecie, no na krótkich... O! Jest jakieś... No nie! Co my tutaj mamy? No nie wierzę w to. Aha, 10 stresu. No fajnie, mogłem ci naprawdę to zdjąć. Taką ciekawość, a kurczę, ty się rzuciłeś na to i pozbawiłeś nas szansy. Dobra, dawaj łopatę. Wealth beyond measure. Myślę, że takie strony gdzieś są dostępne, sam osobiście ich nie czytałem wszystkich, więc tak naprawdę czytając tutaj to czytam je po raz pierwszy. O kurde, szaleniec. Ale podejrzewam, że raczej gdzieś są jakieś wiki. Podobno te strony mają drop tylko 1 na 2000 lub 1 na 20000 z określonych kurio. Aha, a ja miałem na poprzedniej wyprawie i na tej. Już. No nie no, unik, serio. Nie, no myślę, że to jest trochę przesadzony ten drop. Chyba przesada trochę. 0,1% to było? Jeszcze tych stron znalazłem.
Chociaż dobra, ja miałem 4 sąty na jednej wyprawie, więc... Może faktycznie taki jest. Ługańskie okaleczenie, Z2. Będzie krwawienie? Nie, nie będzie ani osłabienie, ani krwawienie, spoko. Czas na barierę, no dobrze. No trochę pokrzyżowało mi to plany. Cześć Preto, no następne streamy zapowiem, wiesz, bo przed świętami raczej wątpię, że też będą. Także... po świętach raczej dopiero. Jest kompletnie niemożliwe, by miały tak niski drop. No też mi się tak średnio wydaje, no ale... ale patrząc na to, jak już miałem szczęście, no to... dobra. W sensie tej strony jest... o Jezu! O, niezły krytyk. Tutaj wszedłem na tą wyprawę z nadzieją, że będziemy naprawdę na plusie. A tutaj się jeszcze okaże, ktoś z nich polegnie. Wiadomo, to jest postać na pierwszym levelze na zerowym, no to... no, nie oszukujmy się, to nie będzie jakoś tragedia z tego, że stracimy jakąś postać, ale będzie tragedia taką, że stracimy po prostu jeden... dobra, tu już nie żyjesz. Że stracimy po prostu jeden... jedno zużycie, jakby jedną śmierć taką, nie? Taki zapas. I to, no to się liczy już ogólnie, więc z tym byłby problem. A na razie, przypomnę, że mamy 4 osoby na cmentarzu. Może będzie jakiś event, żeby ich wskrzesić. Byłoby fajnie, nie ukrywam. 0 i krwawienie poproszę jeszcze. No, trochę brakowało do pełni szczęścia, ale nieźle. Nie, przeczytałem, że te liczby na górze oznaczają, która jest to strona z ilu z jednego wątku. Te na dole pod pieczęcią oznaczają, która jest to strona ze wszystkich. No, czy jakbym po prostu rozdziałami to jest, nie? Ułożona. No, ale ogólnie. Jako jedna... było jednolita całość. Dobra, bo tak, ty nie żyjesz. Można byłoby to zdjąć w sumie. Wiem, że ty bardziej tego potrzebujesz leczenia, no ale... ja cię za jeden leczę, to tobie za bardzo różnicy nie zrobisz, szczerze mówiąc, więc... Liczę na własne healę ze zero. Fantastyczny okultysto, fantastyczny. Znaczy ja myślę, że no 2000 obiektów to nawet nie sprawdzam w ciągu jednej gry, nie? Jak przechodzę Darkesta. A na to, ile tych stron trafiłem, to bym musiał mieć naprawdę niesamowite szczęście. Tak statystycznie rzecz biorąc. Dobra, 38 uników to jest naprawdę mega dużo. Zatrujemy go sobie od razu. No, Krzysztof. Pamiętaj, nie atakuj tej świni. Tej od dużego króla. Nie ma co. Troszkę chwila potrzebujemy. Na szczęście akurat tak się składa, że potrzebujemy go na osobie. Aha, teraz zabiję go. No dobra, no spoko. Myślę, że jednak to wiecie, trafi, ale że obrażenia będą troszeczkę mniejsze. To może tak, zjemy sobie ten prowiant w takim razie. Tyle chyba mi nie zajdzie go. Zużyjemy kluczyk. Kamień zdrowia, spoko. O, mogę nareszcie pisać wiadomości na streamie. A czemu nie mogłeś wcześniej, Souls King? Co było nie tak? Konta nie miałeś, czy co? Czy po prostu co? Ale możliwe, że to liczę na 2000 odnośnie każdego itemu, czy jak ci wypadnie z Kurios 3 item, to na każdym była szansa. No tak, ale to i tak byłoby to bardzo, bardzo mało. Oj, pułapka. Nie atakuj, została mi ona do zabicia i śmiertelny cios zabić. Aha! A, w ten sposób. Dobra. A 3 na 2000 to też nie jest dużo. Dobra, dwa obiekty. Jest walka. Ciekawe jak to działa, no ciekawe jak może skrzynia działać, nie? Naprawdę. Mamy tak, akty własności, więc jest spoko. I mamy papiersia, bardzo fajnie, zestaw pamiątek. Spokojnie, najedzcie się, mamy prowiantu, mam nadzieję, że pod dostatkiem, starczy dla każdego. Pójdziemy sobie nawet tutaj po te obiekty jeszcze. Mimo, że mamy bitwę, po prostu ją stoczyć i wyjść z lochu, to warto byłoby tutaj sobie
popatrzeć. Ciekawe jak to działa, no ciekawe jak pochodnia może działać, nie? Te, te teksty są czasami takie głupie. Może teraz się uda? No i znowu się nie udało, nie? O, po prostu nie może rozbroić tych pułapek. Mimo tego, że ma większą szansę na to, że rozbroi niż nie, no to dwa razy się nie udało. No, pech, pech. To chyba nic nie ma, nie wiem czy mamy to odkryte, zobaczę, to się nic nie stanie. Okej, chodźmy dalej. No, nick sam ci się nie zmienił na pewno na hitboxie. Nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle zmienić nick na tej stronie. Więc... nie wiem. Miejsce już zawsze, to nie wiem co tu się stało. Stres i wybuch. I stres oczywiście dla naszego najbardziej zestresowanego kompana. Dobra, spróbujmy tego jakoś kurde ubić. No nie. 7, dobra. I powiedz, czemu wcześniej nie mogłeś pisać? Przecież no. Souls nie było żadnego bana, nic takiego. Fala stresu, unik! Pięknie! Żeby tego 100 tylko nie przekroczyć, nie? To byłoby super. Pięknie, mamy go idealnie. 11 HP. Morskie cięcie, dobrze. Aha, bo tak mam życie, że to faktycznie jest 8 HP tylko. Dobra, to jest po walce. Nice, pójdę się. Co, no i... złoto, trochę przydam kosztowności, ale generalnie na spokojnie ten luf tak naprawdę idzie. Na dużym spokoju. Dobra, niech każdy sobie coś tam podje. Mam nadzieję, że zaraz nie będzie takiej sytuacji, że nas głód złapie, no w sumie to jest niemożliwe teraz. Więc dobra. Więc już nie mamy. Nope, nikt nie może już zjeść. Przespalmy sobie jeszcze bardziej, no i wejdźmy. I zakończmy tę walkę, ten loch tak naprawdę. Zaskoczeni są jeszcze, fantastycznie. Ale to jest niemożliwe, bo jako Souls pisałeś przecież podczas ostatniego quizu, który nie był 6 miesięcy temu. Pisałeś na czacie, wziąłeś udział w quizie i nawet wygrałeś coś, także to jest niemożliwe. Co piszesz? Miałem myśleć, że to się zbliża. No, zbliża się, zbliża się. Dobra. Pięknie. Mamy wszystko. To sobie wyrzucimy. My nie potrzebujemy tego. No ja się możemy podejść, no ale to takie jest. Dokładnie wszystko. No, mam wrażenie, że potem patrzył ten napis, że misja ukończona się pojawia minimalnie później niż wcześniej. Nie wiem, czy to jest tylko takie wrażenie, czy tak faktycznie jest. Nieważne. Wróćmy sobie, słuchajcie, do osady. Dużo stresu jest. To fakt. Ale mam nadzieję, że z tym problemem jakiegoś większego nie będzie. Także pamiętam, tak jest sporo. To była taka bardzo luźna wyprawa. Takie też są potrzebne czasami. Zobaczmy, jak będzie to z Expem wyglądało. No, tu mamy awans na drugi, tutaj jest prawie drugi, tutaj jest pierwszy i prawie drugi, tutaj też jest prawie drugi. Spoko, zobaczmy nawyki od razu wszystkie. No, więcej negatywnych niestety. Zakrzep, spoko, minus 5 max HP to bez przesady, to nie jest jakoś straszne. Zresztą healą bardzo rzadko gram. Wolne ręki, minus 4 do szybkości w pierwszej rundzie. No to może być dość bolesne, szczególnie na dalszym etapie gry. Plus 10 do złagodzenia stresu i strach przed potworami, dobrze. To trzeba będzie poogarnieć. To trzeba będzie bardzo poogarnieć. Dobra. No tutaj mamy naprawdę sporo tego stresu, więc myślę, że od razu możemy sobie go zaleczyć. No i dobra, to byłoby chyba, tak myślę, na tyle, jeżeli chodzi o tę wyprawę.
Oczywiście, jak zwykle, wszystkie inne wyprawy znajdziecie w playliście. W prawym górnym rogu macie i tam sobie możecie rozwinąć, i tam jest playlista Darkest Dungeon. Znajdziecie tam wszystkie wyprawy, jakie nagrywałem. Także serdecznie zapraszam. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Następnym razem trzymajcie się. Cześć!